Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu mam dla Was odcinek z serii Kronika Polskiego Show Biznesu, ale z tego co widzę, te odcinki Wam się podobają, więc kontynuuję temat. Dzisiaj mam dla Was stare związki gwiazd. Kto z kim kręcił w przeszłości? Myślę, że niektórymi parami Was całkowicie zaskoczę, a może o niektórych wiecie, ale będzie miło pewnie zobaczyć stare zdjęcia gwiazd, które dzisiaj dalej funkcjonują w show biznesie, także zaczynajmy. Dziewczyny, teraz mówię do Was. Jeśli wzdychacie do Marcina Dorocińskiego, no to musicie wiedzieć o tym, że był on kiedyś szaleńczo zakochany. W kim? No i tutaj małe zdziwienie. W Małgorzacie Kożuchowskiej. Para ponoć poznała się na studiach i tworzyła długi i poważny związek. Jak donoszą serwisy plotkarskie, koniec spowodowany był tym, że Małgosia nie chciała jeszcze wiązać się na stałe, nie chciała zakładać rodziny, nie chciała wychodzić za mąż, na co ponoć nalegał Dorociński. No ja nie wiem, czy my teraz jesteśmy w stanie wybaczyć tą Małgorzacie, która przecież ma teraz przystojnego męża i synka, no ale olać Dorocińskiego, nie każda z nas byłaby na to gotowa, a ona to zrobiła. Zanim mogliśmy zobaczyć hitowy serial Kasia i Tomek, w którym wystąpiła Joanna Brodzik oraz Paweł Wilczak i właściwie tylko oni, ponieważ inni bohaterowie tego serialu to były tylko ręce, głosy, jakieś postaci w tle, to Joanna Brodzik była przez wiele lat związana również z aktorem Bartkiem Świderskim. Para była nawet zaręczona. Ponoć bardzo planowali wspólną przyszłość. Para poznała się, kiedy razem pojechali na zlecenie do Krakowa i okazało się w hotelu, że nie ma niestety dwóch osobnych pokoi. Uśmiechnęli się i zadowoleni jako jeszcze przyjaciele poszli razem do pokoju hotelowego. No ale potem tak ta sytuacja ich zbliżyła, że zostali parą i byli przez kilka lat razem. Tak jak Wam wspominałam, Bartek oświadczył się swojej wybrance. Później po rozstaniu, o którego przyczynach nie chcieli mówić, Bartek skomentował to tylko tak, że los wybrał za nich. Być może chodziło o to, że po zaręczynach nic przez długi czas się w ich życiu nie wydarzyło, nie zdecydowali się na kolejny krok. Być może powody były inne, nie ma tu co spekulować. Joanna Brodzik, kiedy poznała Pawła Wilczaka na planie serialu Kasia i Tomek, ponoć nie od razu przypadł jej do gustu, a teraz są parą już od kilkunastu lat, mają dwójkę dzieci, bliźniaków. No i cóż, widać, to było ich przeznaczenie. Mimo, że tutaj również do ślubu nie doszło, para ma się świetnie i nic nie wskazuje na to, żeby mieli się rozstać. Natomiast wielkim wyzwaniem zapewne dla Joanny było zagranie z Bartkiem Świderskim w serialu Magda M., gdzie grał jej przyjaciela geja. Mieli bardzo wiele wspólnych scen, a Joanna była już wtedy od kilku lat związana z Pawłem Wilczakiem. Kolejny związek, który myślę, że jednak trochę kojarzycie, to związek Kuby Wojewódzkiego. Zanim Kuba zaczął grozić celebrytkom ujawnieniem SMS-ów w obronie swojej narzeczonej, związany był z dziewczyną, której bronić przed mediami zupełnie nie trzeba było. Mówię tutaj o Annie Musze, czyli aktorce, która była już od dziecka w świecie show biznesu i która wyrosła na prawdziwą kobietę Żyletę. Anna Mucha za czasów Kuby Wojewódzkiego to była dla niego partnerka idealna. Nie bała się kontrowersji, miała cięty język. Pamiętam, jak na festiwalu filmowym została po jednym dniu prowadzenia zwolniona z powodu jej właśnie ostrego humoru, bardzo wyzywającej kreacji. Sama Anna Mucha nie bała się krytykować ani środowiska filmowego, ani show biznesowego, ani nawet kłócić się w programie ze swoim narzeczonym. Wtedy Ania Mucha była zdeklarowaną feministką i zapowiadała, że nigdy przenigdy nie chce mieć dzieci, ponieważ jest kobietą wyzwoloną, hedonistyczną i chce poświęcać się tylko i wyłącznie karierze, swojemu związkowi, a pieluchy i inne tego typu sprawy to nie jej bajka. Jak wiemy dzisiaj jest zupełnie inaczej, Ania jest matką dwójki dzieci, złagodniała, chociaż i tak nie daje sobie w kaszę dmuchać w wywiadach, bardzo chroni swojego życia prywatnego. Pamiętamy jej wojnę z paparazzi o to, że śledzili ją na każdym kroku. No i cóż, ja osobiście żałuję, że ten związek z Kubą Wojewódzkim nie wypalił, bo myślę, że Ania była idealną dla niego partnerką, no ale jak wiecie, los płata figle i niekiedy to nie podobieństwa, ale właśnie przeciwieństwa się przyciągają.
teraz kilka związków, o których tak naprawdę za dużo nie wiemy, ale warto o nich wspomnieć, dlatego że myślę, że nie zdajecie sobie sprawy, że na przykład Edyta Górniak, zanim została żoną Dariusza Krupy, to spotykała się z Piotrem Kraśką, czyli dziennikarzem, którego teraz możecie zobaczyć na antenie TVN24 oraz TVN-u w programie Dzień Dobry TVN. Para spotykała się jakiś czas, pokazywali się publicznie, widać było, że są sobie bardzo zakochani. Niestety związek szybko się zakończył i ani jedna, ani drugie nie chciało komentować dlaczego. No a jeśli w waszym typie są wysocy bruneci, to na pewno pamiętacie Pawła DeLonga, czyli młodzieńca, który swoją urodą myślę, że przyćmiewał niejednego bardziej doświadczonego w tamtym czasie aktora w filmach i serialach, w jakich grał. No a Patrycja Markowska była wschodzącą gwiazdą polskiej sceny popowo-rockowej. Wszyscy zastanawiali się, czy pójdzie w ślady swojego ojca. No i właśnie wtedy okazało się, że ta dwójka ma się ku sobie. Niestety nic z tego nie wyszło. Paweł DeLong, jak wiadomo, nie oddał swojego serca jednej kobiecie aż do tej pory, natomiast Patrycja jest w szczęśliwym związku również z aktorem. Ale jeśli już przy aktorach jesteśmy, to mam dla Was ostatnią już zaskakującą parę. Jak pamiętacie, Kuba Wesołowski, zanim związał się ze swoją obecną żoną Agnieszką, no był chyba kochliwy. Miał m.in. związek ze Zosią Ślotałą, który niestety nie przetrwał próby czasu, niestety albo stety, bo właśnie potem wrócił do swojej byłej dziewczyny Agnieszki, która została ostatecznie jego żoną. Ale w międzyczasie była jeszcze jedna gwiazda u jego boku, a mam na myśli Weronikę Książkiewicz. Czy pamiętacie tę parę? Ja szczerze mówiąc dowiedziałam się o tym dopiero wyszukując informacje dla Was do tego odcinka. Para spotykała się ze sobą krótko, oczywiście kiedy tylko padły słowa o rozstaniu, tabloidy rozpisywały się na ten temat. No powiem Wam, że szkoda, ponieważ obydwoje mają takie słowiańskie rysy twarzy, byłyby z tego bardzo ładne dzieci. Aha, no tak, ale to jeszcze nie była ostatnia para, bo jeszcze mam jedną, jak as z rękawa wyciągam Wam Monikę Brodkę, zanim stała się artystką tak alternatywną, że zaczęła golić głowę i przestała udzielać wywiadów. Spotykała się z Janem Wieczorkowskim, kilkanaście lat starszym od niej aktorem. Wszyscy wróżyli, że skończy się to na ślubnym kobiercu, ponieważ Jan Wieczorkowski był niepokornym właśnie aktorem, lubił ponoć imprezować, a Monika, góralka z twardym charakterem, miała sprawić, że będzie spokojniejszy. No niestety nic z tego nie wyszło. Jak teraz donoszą media, Monika jest w szczęśliwym związku. Jan Wieczorkowski jest żonaty, ma dzieci, więc historia kończy się happy endem. Jeśli Wy macie teraz na myśli jakieś związki, o których nie wspomniałam, to koniecznie napiszcie mi to w komentarzu. Jeśli jednak nie pamiętaliście chociaż jednej z tych par, to koniecznie musicie zasubskrybować ten kanał, żeby być ze mną na bieżąco, bo ja już pędzę przygotowywać dla Was coś nowego, więc jeżeli macie tylko ochotę na jakiś właśnie z tego cyklu temat, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. No i nie zasypiajcie, bądźcie zawsze na bieżąco. Do zobaczenia, pa pa. Tomasza powiedziała, że nie jest przekonana że jednej tej pary, to koniecznie musicie Monika Brodka stała się artystką aż tak alternatywną, by golić brodę. To już naprawdę musi być ostatni odcinek, bo już mi się skupienie opadło. Zanim Monika Brodka zaczęła golić brodę.